dzisiejszym filmie naszym zadaniem jest upgrade'owanie naszego UFO. Na początku będziemy mieć gigawolne UFO, później troszeczkę szybsze, a na końcu ultra szybkie. A więc na starcie przydałoby się w jakiś sposób zarobić winy, bo aktualnie mamy no takie gigawolne UFO, jak widzicie, lata 58 km na godzinę. Nie wiem, jakie UFO tyle lata... Chyba jakieś takie z żabki, tak mi się wydaje, no bo UFO raczej jest giga szybkie lata z prędkością światła, ale no ja ewidentnie takim UFO nie jestem. Spróbujmy w ogóle cokolwiek zarobić tym UFO, dolecie do jakiegoś, nie wiem, punktu, no bo tutaj mamy winy, mam 12 winów. Zobaczymy, ile tutaj za pierwsze w ogóle się dostaje i musimy zupgrade'ować to UFO, no bo jak widzicie, jestem samym UFO, po prostu nie ma tutaj mojego awataru, nic. I tutaj mamy właśnie UFO i drugim UFO jest takie czerwone UFO, ale pewnie na końcu będą jakieś, nie wiem, zmutowane UFO, które mam nadzieję, że będzie szybciej latać niż to moje. I to w ogóle się upgrade'uje za jakieś gemy. W jaki sposób to się gemy zdobywa? Tu są rebirfy, możliwe, że za te rebirfy się zdobywa te gemy. Dobra, i mamy tutaj pierwsze i dostajemy 4 gwiazdki, czyli mamy już 16 gwiazdek. Tutaj w sumie też darmowe pety mamy, może to w jakiś sposób nam pomoże i przyspieszy nasz progres, żeby nasze UFO szybciej latało. Dobra, jest koniec, mamy 16 winów gwiazdek, za ile jest pierwsze jajko? Za 25, no to trochę roboty mamy, ewentualnie możemy sobie kupić takie jedno za robuxy. Dobra, kupmy sobie takie jedno za robuxy, to nam trochę pomoże. W sumie teraz klikać musimy, a ja tutaj jajko otwieram, dobra, ale zobaczymy, jakiś epic nam wylecie, mam nadzieję, że nie najgorszy. Dobra, prawie najgorszy, poklikajmy sobie trochę speeda, trochę nabijemy, teraz 5 speeda naraz dostajemy, jakby chyba bez tego peta, bo tego peta mi nie założyło. 1900 speeda ten pet daje, dobra, to chyba dużo, zobaczymy, jak szybko teraz nasze UFO będzie latać, mam nadzieję, że już szybciej będzie latać. No dobra, teraz to już lata, tak troszeczkę jak UFO, tak mi się wydaje, lata już lepiej. Myślę, że można powiedzieć, że jesteśmy już takim w miarę normalnym UFO, chociaż tutaj powiem wam, że tak zwolniło to trochę, a więc prawdopodobnie jeszcze mamy dużo roboty, jeżeli chcemy dolecieć do końca, bo zobaczcie, jak tutaj to zwalnia, to z każdą mapką wolniej się lata tutaj. No nie, no teraz to powiem wam, że na tej części mapki to już praktycznie się nie ruszamy. Zobaczcie, jak to wolno idzie. No nie, no musimy to poprawić. Musimy więcej winów wyfarmić i więcej tych petów ogarnąć. Mam nadzieję, że ten jeden pet nam mocno pomoże. Może w jakiś sposób jeszcze tam do tego dolecimy, ale dalej już nie ma szans, bo ja już praktycznie się nie ruszam. Dobra, jeszcze tutaj cyk, no i mamy 400 winów. No i zobaczcie tutaj, co tutaj już się dzieje. Trzeba to ewidentnie poprawić. Dobra, mam nadzieję, że teraz już będzie nas stać na jakieś w miarę normalne jajko. W sumie stać nas tutaj na jedno takie, więc otwórzmy sobie jedno takie i mam nadzieję, że to też będą dobre pety, które nam chociaż trochę pomogą. No 1000 daje, czyli ten pet za Robux jest słaby w sumie. O, tu mamy Daily Chesta, jeszcze może tutaj coś ciekawego dostaniemy. Aha, polajkować gierkę, to podziękuję. Nie chcę mi się ewentualnie tym spinem zakręcić. Może tym spinem chociaż mogę sobie zakręcić. Dobra, tym mogę i zobaczmy, co mi wyleci. Winy, 100 winów, dobra. Ale dzięki tym mamy chyba jeszcze na jakieś jajko tutaj. Nie, i tak nam brakuje. Dobra, to twórzmy jeszcze sobie jedno takie i w ogóle ile tu można mieć petów. Jakby no teraz będziemy już prawie dwa razy szybciej niż wcześniej, a więc znowu trochę progres zrobimy. Dobra, mamy plus 500 i 3 pety można mieć. Dobra, zobaczmy, jak teraz szybko śmigamy. No teraz znowu jest szybciej. No teraz powoli to już zaczyna wyglądać. No ale jak wiecie, tutaj dalej i tak będzie zwalniać. Dobra, niech się przyfarbi trochę więcej tych winów, żebyśmy mogli te pety zupgrade'ować. I tutaj też musimy robić te rebirfy, żebyśmy te gemy dostali, żebyśmy mogli nasze UFO zupgrade'ować, bo finalnie musimy dojść do jakiegoś gigamocnego UFO. Dobra, i powiem wam, że teraz przyfarmimy już tyle, że musimy być naprawdę giga szybkim UFO. Po pierwsze, teraz otwórzmy sobie kilka jajek właśnie, chociaż najlepszych chciałem powiedzieć, ale nie najlepszych tak naprawdę. Otwórzmy sobie jedno takie za 5 koła i za 12 tysięcy może sobie zrobimy rebirfy. No nie, no jeszcze uncommon mi wyleciał, ale dobra, i tak będzie mieć tu dobre pety, bo nie wiem, w jaki sposób ten czas już minął. Jakby nie minęło 35 minut, minęło może z 10, jak to zostawiłem tak po prostu FK i tak dostaliśmy to. I czy w ogóle mi to dało? Możemy to na nowo sobie w sumie odbierać. To ciekawe w sumie, ile te pety dają, ile one w ogóle dają te pety. Dobra, to te już nie są potrzebne. Możemy sobie zrobić rebirfa. Mam nadzieję, że rebirfy właśnie dają gemy. Jednego gema nam dają. No to nie za dużo, powiem wam. I w ogóle rebirfy też wam pety usuwają. No dobra, to te rebirfy musimy na starcie porobić, żeby później nie tracić petów. Zobaczmy, jak teraz szybko śmigam. Jak szybkim UFO teraz jesteśmy. Ja w ogóle tych petów chyba nie założyłem. Dopiero teraz założyłem. Dobra, i teraz jesteśmy, no, już naprawdę szybkim UFO. Teraz śmigamy 16 tysięcy km na godzinę. Jakby, no, to nie jest coś tak super szybko, no, ale już jest troszeczkę szybciej, bym powiedział. Ile teraz w ogóle na kolejnego rebirfa potrzebujemy? 20 tysięcy winów. Czyli jeszcze 4 rebirfy muszę zrobić, żeby sobie zaupgrade'ować UFO, więc, no, te upgrade'y wcale nie są takie proste. W takim razie niech się pofarbi to w taki sposób i musimy więcej tego garnąć. Chociaż w sumie, czy nie są takie proste, już mamy 3,5 tysiąca tych winów znowu. Te pety nam w sumie sporo dają i teraz dużo szybciej jakby śmigamy. Zobaczmy, ile dostaniemy na przykład winów, jak tam dojedziemy. Jeszcze ewentualnie, żeby to przyspieszyć, to może jakąś podkę ewentualnie kupmy na podwójne winy czy potrójne. Tutaj mamy 500 winów, ale tak naprawdę 2000 dostaniemy, bo teraz jakiś event razy 4 jest. Gigatanie podwójne wina, więc to sobie ogarniemy. Dobra, to w taki sposób to zrobimy, żebyśmy wszystko szybciej progresowali. I tutaj podwójne gemy. Dobra, to też jest giga ważne, żebyśmy mogli
szybciej upgrade'ować nasze UFO. Wtedy będziemy 2 gem dostawiać za Rebirtha. Dobra, to odpalmy tą podkę, tej na razie nie będziemy odpalać, dopiero jak Rebirtha będziemy robić. I musimy teraz chociaż 10 gemów wyfarmić, żebyśmy to UFO sobie kupili i mam nadzieję, że kolejny test za 5 gemów będzie w takim razie, bo te gemy się ciężko zdobywa, jeżeli w taki sposób to działa. W ogóle poklikajmy sobie, ile teraz dostaję, ile w ogóle speeda dostajemy. Dobra, to autoklikera sobie odpalę. No i teraz już mamy 20 tysięcy speeda, więc dużo i tak naprawdę nie klikamy od początku. No teraz to powiem wam, że leci ładnie. Dobra, farmię od razu kilka tych rebirfów i spróbujemy od razu to UFO zupgrade'ować, żebyśmy szybciej śmigali. Żebyśmy w ogóle się dostali do końca tej mapki, bo tam jeszcze za 5 rebirfów jest kolejna mapka. I teraz mamy 49 tysięcy winów, a więc robimy kolejnego rebirfa, no i niestety zresetują mi się wszystkie winy, ale możemy sobie właśnie kupić kolejne UFO w końcu. I kolejne znowu jest za 5 winów. Jakie teraz mamy UFO? No teraz w sumie to takie dziwne UFO. Moment, to jest w ogóle UFO? I w ogóle to jest jakby przód tego UFO, to jest tył. To wygląda jak przód, a to wygląda jak tył, a to jest przód. No dobra, no to w taki sposób to wygląda. Kolejne UFO znowu jest za 5 winów i to jest jakieś niebieskie auto. I to niby też jest auto, tylko to jest czerwone auto. Czy to wygląda jak auto? Może UFO ludków? No to w sumie by pasowało. I czy teraz będziemy szybciej jakby śmigać? Jakby teraz nam się pety zdjęły, musimy je na nowo założyć. Nie wiem w sumie, czy szybciej śmigamy. Może trochę szybciej? Dobra, kliknijmy auto race i farmię jeszcze tutaj jakby 2 rebirfy i zobaczymy, jak będzie to wyglądać w sumie dalej tam. Bo tutaj jakby i tak już lepszych petów nie ma niż te, które tutaj sobie odebrałem. Dobra, i powiem wam, że teraz mam już potężną liczbę 177 tysięcy winów. Jak to nie pomoże stać nam się najszybszym UFO na serwerze, to już nie wiem, co nam pomoże, bo jakby winy tutaj dają wam więcej speeda, jako że to jest taka gierka typu Race Clicker. No i teraz jak widzicie, już mam prawie 40 tysięcy speeda tutaj w rogu oczywiście. 50 tysięcy, mamy 50 tysięcy, no teraz już będziemy giga szybko śmigać. Jak nie dostaniemy się do końca tej mapki, to nie wiem, co już muszę zrobić, żeby się dostać. Mamy 60 tysięcy speeda. Później otworzymy sobie 2 jajka i zrobimy jeszcze jednego rebirfa i wtedy będziemy już mieć kolejną mapkę. No teraz już giga szybko śmigamy. Zobaczymy, czy uda nam się do końca dolecieć. W ogóle zobaczcie, to jakiś ten gościu tak dziwnie skacze. Wyprzedziliśmy go, ale jakoś tak śmiesznie skakał. On miał jakieś lepsze UFO chyba ode mnie. No dalej mega szybko śmigamy teraz, z tego co widzę tutaj. Dopiero tutaj gdzieś zwalniamy. No tu już troszkę wolniej jest, powiem wam. Myślałem, że cały czas tak szybko będziemy śmigać. Dobra, zobaczymy, czy uda nam się jakby do końca dojechać. Mam jeszcze minutę 30 i dalej tam można w przód jechać. No tutaj lipa, że nie ma takiego paska, jak często są w tych race clickerach, to byśmy wiedzieli, gdzie jest koniec. Ale dobra, tu już dojechaliśmy i dojechaliśmy do końca. Dobra, to powiem wam, że całą mapkę pierwszą mamy skończoną, a więc możemy sobie rebirfa zrobić, tylko UFO mi się zepsuło. Tu w ogóle upgrade'y mamy, ja tych upgrade'ów nie zauważyłem. Za co są te upgrade'y? Za te gemy jeszcze są te upgrade'y. Więcej winów, więcej przycisków do rebirfów, to też jest ważne. Dobra, to zróbmy. Będziemy dwa naraz rebirfy mogli zrobić za 100 tysięcy winów. Więcej gemów, no to mogłem zrobić też. W sumie to nawet jest ważniejsze niż rebirfy. I tu jeszcze rangę możemy sobie zwiększyć, tylko to już w ogóle 25 gemów kosztuje, to odpuszczam to. Dobra, zróbmy sobie tego rebirfa. W sumie to dwa możemy sobie zrobić. Otwórzmy dwa jajka, żeby nie zmarnować tych winów. Tutaj za 50 tysięcy i zrobimy dwa rebirfy naraz. Dobra, mamy tutaj takiego jednego, tutaj jeszcze oczywiście drugiego, no i takiego. Oby te pety już były lepsze niż te, które mam. No i są lepsze, dają 15 tysięcy i 12,5. Dobra, to teraz progres duży zrobimy. I teraz jeszcze w sumie znowu tego boosta na gemy muszę sobie kupić, tylko się coś resetuje. Dobra, kupmy jeszcze raz tego boosta na gemy, żebyśmy 4 gemy dostali i będziemy już mieć prawie na kolejne UFO. I odpalmy sobie tą podkę, cyk. No i dobra, i teraz zróbmy te dwa rebirfy. I mamy chyba 5 albo 6 rebirfów. Teraz 6 rebirfów mamy i 4 gemy. Dobra, to już możemy sobie pójść oczywiście do kolejnej mapki, czyli na Marsa już możemy sobie polecić, bo teraz chyba na Ziemi byliśmy. No i teraz jesteśmy właśnie na Marsie. No to wydaje mi się, że na Marsie też mogłoby być UFO. I tu mamy też maszynkę do goldów. Tylko za co jest ta maszynka? Jak to w ogóle te pety się robi? Aha, tu trzeba mieć po prostu 5 takich samych petów. I niestety moje pety mi się w ogóle usunę, bo tutaj te rebirfy tak działają. No dobra, to załóżmy te, no jakby, no tutaj prawdopodobnie na Marsie będziemy gigawolnym UFO. No zobaczcie to. Nie wiem, czy szczerze mówiąc na tym Marsie, ale chociaż do pierwszego jakby znaku zapytania tam dolecę. Musimy na pewno tutaj dużo lepsze pety kupić. Powiem wam, że na tym Marsie jest giga ciężko. Zobaczcie, tam gdzieś dopiero w oddali jest takie malutkie pole jakby z tymi winami. Ja chyba nawet tam nie dolecę. Musimy chyba się wrócić na ziemię, ogarnąć sobie jakieś giga mocne pety z ostatniego jajka, giga dużo winów wyfarmić i dopiero wtedy możemy wrócić na Marsa. Nie, no nie ma szans, że tam dolecę. No i ostatnie 10 sekund i dopiero ledwo co widać tutaj ten pierwszy poziom. Dobra, ewidentnie musimy na ziemię wrócić. Niestety nasze UFO na razie jest za wolne i nadaje się tylko do latania na ziemi. Farmimy tutaj jakoś giga dużo winów i spróbujemy wrócić tam na Marsa właśnie. Dobra, i powiem wam, że teraz
teraz na ziemi wyfarmiłem potężną liczbę miliona winów. Jak to nam nie pomoże stać się najszybszym UFO, to już nie wiem, co nam pomoże. Pójdźmy sobie tutaj oczywiście na Marsa. No i tu pewnie będą lepsze jajka. Mam nadzieję, że styknie nam na kilka dobrych, ale zanim jeszcze jakby otworzyłbym te jajka, to nabiłbym sobie speeda właśnie tutaj, bo zobaczcie, że 1000 speeda naraz dostajemy teraz, a więc no myślę, że dużo. I zobaczymy, gdzie wtedy nam się uda dolecieć tutaj jakby na tym Marsie. Będziemy mieć już ponad 200 tysięcy speeda. Nawet 300 tysięcy będziemy mieć speeda. No nie no, z taką ilością musi nam się już udać gdzieś dalej dolecieć. Mamy 348 tysięcy speeda. Śmigamy z prędkością 380 tysięcy kilometrów. Dobra, i teraz to już lepiej wygląda. Już tutaj dolecimy. Ile tu się tu w ogóle dostaje? 28 tysięcy winów na starcie tu dostajemy. Jakby pokazuje się, że niby dwa, ale no zobaczcie, ile dostajemy. Dużo więcej tu się dostaje. Tylko problem jest taki, że już dosyć mocno zwalniam. A więc chyba i tak nie dolecimy do końca Marsa. Z tego, co mi się wydaje. 140 tysięcy. Dobra, zobaczmy, gdzie uda nam się finalnie dolecieć, no bo tutaj już giga wolno latamy. Kupimy sobie jeszcze lepsze pety i mam nadzieję, że na pierwszym świecie będziemy już śmigać z prędkością światła. No i tutaj na tym czerwonym już jest ciężko. Już chyba dalej nie dał nam się dojechać, bo nawet nie widzę jeszcze jakby tej obramówki z winami. Chociaż może, dobra, może jeszcze tam dolecimy. Czy w ogóle już jestem najszybszy na serwerze? Mam 418 tysięcy speeda, druga osoba ma 95 tysięcy, a więc już jesteśmy najszybsi na serwerze. Dobra, jeszcze tutaj uda nam się dolecieć. No i tu mamy 700 tysięcy. I tutaj dalej już niestety, ale jesteśmy giga żółwiami. Dobra, to teraz zróbmy to tak, że znowu nabijemy sobie speeda kliknięciami i otworzymy dopiero wtedy jajka. Zobaczmy, ile w ogóle teraz nabijemy. Teraz 1500 już jakby za jedno kliknięcie dostajemy, więc więcej. No, teraz będziemy mieć 474 tysiące speeda i teraz jeszcze na jakie jajka mamy? Za 10 milionów tutaj jajko jest, to 700 tysięcy. No dobra, to na dwa takie mamy, na trzy takie mamy. Myślałem, że więcej tych jajek otworzymy, jakieś najlepsze otworzymy, a tu 10 milionów winów trzeba na to jajko. To jeszcze trochę zbiera nie mamy, niestety. Jakiś red teraz nam wyleciał. Dobra, jeszcze jedno. Oby te pety dawały przynajmniej po 100 tysięcy speeda. No, trochę dają, po 20-25. Dobra, niech to się farmi w taki sposób. Musimy przynajmniej do tego jajka za 10 milionów wyfarmić. Dobra, i teraz mamy już potężną liczbę 10 milionów winów. Jak to nam nie pomoże stać się najszybszym UFO na świecie, to nie wiem, co nam pomoże. No, na początku zobaczmy, ile speeda nabijemy po prostu z tymi winami. No, mamy milion speeda, więc naprawdę bardzo dużo. I zobaczmy, czy z taką ilością winów uda nam się już do końca jakby tutaj tego Marsa dolecieć. No, tutaj już mega szybko zasuwamy. W sumie tak samo szybko, jak zasuwaliśmy na tym wcześniejszym Worldzie, ale tu już się wolno zaczyna robić niestety. No, już może nie być tak szybko, powiewam. I tu na tym czerwonym już masakrycznie zwalnia. Dobra, zobaczmy, gdzie finalnie uda nam się dolecieć. Dobra, w jakiś sposób jeszcze tutaj do tego 50 dolecimy i dalej chyba już będzie ciężko. Zobaczymy, ile za to dostaniemy. Wcześniej dostałem 700 tysięcy winów, a tutaj ile będzie? 1 400 000. Ale no tutaj zobaczcie, jak już jest wolno. Koniec mapki jest chyba w momencie, gdy będzie taka gwiazdka z 1000 winów, a my mieliśmy dopiero 50 winów, czyli jeszcze no z kilka by było takich. Dalej już nie ma szans, że dolecimy. Otwórzmy sobie aż jedno jajko, zobaczymy, może jakieś pety będą ultra mocne z tego ostatniego jajka. Pójdźmy sobie oczywiście tutaj i otwórzmy aż jedno jajko. I co nam wyleci z jednego? No niestety chyba najgorszy. Dokładnie tak. Ile ten pet daje? 35 tysięcy. Szybszym UFO już nie zostaniemy, a więc sprawdźcie film, który wam się wyświetla i do następnego.